trochę lepszy od pierwszego. No i lecimy. Trzecie na 10. Jeszcze lepszy wynik, ale dalej to nie rekord. Raczej nie uda się dzisiaj tego rekordu pobić. Spójrzmy prawdzie w oczy. Chyba, że będę się starał bardziej trafiać w te punkty. Nawet wolniej, ale celnie. To może być klucz też do zadania. No, wynik już był ładny. Ładny wynik. Bo było celniej. Lecimy dalej. Trening czyni mistrza. Ładnie. Dalej. Celność, panowie. Celność podupadła, dlatego. Trafiałem i 121 się udało. A dużo niecelnych. Ale co muszę przyznać, jest fajne ćwiczenie, kurde, bo takie 180 stopni. Jestem w tym słabszy niż mediana. Ale niezłe ćwiczenie. Ten scenariusz chyba, w tym scenariuszu on promuje bardzo mocno celność, tak mi się wydaje. Więc teraz spróbuję być po prostu celny, zobaczę. No już jedno nietrafienie, ale spróbuję mieć tylko to jedno. Dwa nietrafienia. Dwa to jeszcze niedużo. Tak, jak najbardziej, on premiuje przede wszystkim celność. Myślę, że jak większość scenariuszy click timing, bo co z tego, że byłeś szybki, jak nie trafiłeś? Tak naprawdę już lepiej być wolnym, tak? Wiadomo, szybkość, no jak będziesz miał szczęście, no to trafisz, no i będzie bardzo szybko i jeszcze trafienie, ale przede wszystkim najważniejsze jest w sumie to, żeby trafiać. Więc racja, że tak premiują tą celność. Dobra, koniec tego ćwiczenia. Wynik 114 na koniec, czyli powyżej mediany wszystkich wyników. Ja mam 114, a ktoś był w stanie zrobić 257. No comment. Kolejne ćwiczenie. A, one się poruszają. Ciekawa sprawa. O, niełatwo. Ale ma to dużo wspólnego z umiejętnościami, które później się już przydadzą w praktyce. To na pewno. Jak oni to robią, no? To jest takie denerwujące. Jednocześnie. Masakra. Ale kto ma cierpliwość, prędzej czy później będzie miał wszystko inne. O ile nie umrze. One jeszcze zmieniają wielkość. Ja pie... Masakra. To jest irytujące. Ja pierdolę. Ale to jest trudne. Czy akurat dół jest najtrudniej? Lewa, prawa najłatwiej. Pierdolę. Ale to jest denerwujące. No już... Denerwujące, ale też bardzo męczące, bo statyczne obiekty no mniej męczą wzrok z wiadomych względów. Tutaj muszę ciągle oczami śledzić te piłeczki i już robić to dla mnie bardzo męczące. A jeszcze jedna runda i pójdę się drzemnąć na 5 minut, żeby to oczy odpoczęły, chociaż powinienem przed tym gdzieś daleko spojrzeć. Na 20 sekund załóżmy. Kurde, naprawdę jest to męczące, jestem padnięty. Jakbym normalnie ćwiczył, zacznę się krzywić. Jakbym podnosił ciężary, no. Ciężki orzech do zgryzienia. Ostatnia runda. I dżemka. Najlepszy wynik. Udało się w ostatniej rundzie. Dobra, przed kolejnym ćwiczeniem. 5 minut dżemki w połowie. Za 5 minut będę ZW. No 6 minut ZW. Jestem z powrotem. No i lecimy w drugą połowę treningu. Niestety łatwo nie będzie, bo chyba tutaj będzie dużo ćwiczeń. Znaczy dwa najmniej takich, gdzie będę musiał śledzić przeciwników. A to męczy oczy. Ciekawe. Nie wiem, jak oni robią 6000. Ciekawe. Dobra, będę zmuszony skończyć trening, bo rano do pracy, niestety w połowie. Zrobiłem ponad połowę, bo 6 ćwiczeń, teraz tego nie widać. Wyszedłem. Ponad połowę, no już nie mogę, muszę iść spać, bo rano do pracy będę tego żałował. Trzymajcie się. Było fajnie. Gwiazda szeryfa na matchmakingu, no to jest osiągnięcie. Mój kolega ma Lema na Wingmanie, a na matchmakingu chyba Kałacha 1.
Moim marzeniem i celem jest ta oto ranga. Orzełek na skrzydłowych. No właśnie, miałem orła, ale kurde. Wygrywamy, ciężko się awansuje. Przegramy parę meczy i już spadłem do kałacha. Tak jak w życiu. Global Elite tak pięknie na samym końcu wygląda. Jeszcze do tego dojdę. Ja już zrobiłem 6 tego, jeszcze 4. Za wolno. Ogólnie gram w takie gry jak CSGO, DayZ, Apex, szachy, nie omieszkam. I co tam jeszcze? EFT, ale tutaj, no tutaj jeszcze mocno zsepałe. No jakoś mnie nie zauroczyło to EFT. Na pewno by mnie zauroczyło, bo lubię takie survivale. Najbardziej chyba lubię właśnie DayZ. No i CS-a. Jak oni osiągają te mediany 6000? 6000 mediana wyników. Kto ma cierpliwość, będzie miał wszystko inne. Muszę sobie to powtarzać. No i ten kolega mój ogólnie mnie tak trochę boostuje. Też jest to irytujące, że to on raczej na jego plecach wygrywamy zawsze. Ja mam gdzieś połowę kili mniej, a to i tak jest dobrze. Czasami go tam prześcignę, jak mam farta, ale to też jest irytujące, jak właśnie kolega... Tylko, że ja mam 200 godzin w CS-ie, a on ma 2000, więc no... Więc w sumie jak na różnicę godzin, no to nie jest... To nie zachwyca, ale to doświadczenie wychodzi. Na Wingmanie najbardziej lubimy grać na Lake'u. To jest taka nieprzewidywalna mapa. Taka kreatywna. No i zwykle mam ping 60, no więc na takiej mapie jak Lake ten ping chyba trochę mniejszą rolę odgrywa, sam nie wiem. No bo tam jest tyle możliwych kątów, z których można zaatakować. Nie tak jak na innych mapach, że trzyma się właściwie dwa wejścia na Wingmanie. No tutaj może być różnie. O, najlepszy wynik, pięknie. I ostatnie... Jakim cudem ktoś tu w ogóle wszedł, to ja nie wiem. Z takim oznaczeniem jak Kowak. Też nie wiem, czy powinienem klikać, czy trzymać ten przycisk. Bo trzymając, jak już on zginie, no to zanim puszczę, to pewnie leci kilka pocisków nietrafionych. I spadają mi staty. Sam nie wiem. Spróbuję klikać. Tylko jedna postać ginie za dwa, a są takie, które giną na trzy strzały. O, najlepszy wynik, pięknie. No i super. Super partia. Lecę dalej, to jest ten tracking, tak? Śledzenie znowu. Będzie ciężko dla oczu. Aj cholera. O panie. O Boże. Ale to na luzie trzeba robić, bo można się zajechać. Jak 10 minut ten gość, którego plan realizuje, chce, żebym to robił. Cholera. Nawet nieźle. Przez moment szedłem równo. To mi się nigdy nie zdarzało. Ale trzeba być skupionym. Kurde, ten tracking to jest właśnie w Apexie jest dużo tego trackingu. Gdzie tam gość zasuwa z dużą prędkością, strzela do nas i my też musimy go zjechać. Mediana 374. Kurde, no jestem nikim. Ale to dobrze, bo mogę się wspiąć w takim razie bardzo wysoko, skoro zaczynam od dna. Jestem poniżej punktu depresji. Nie mogę mieć kałacha 1 na Wingmanie, muszę to zmienić. Ustaliłem sobie takie rutyny, takie treningi godzinę dziennie. Chociaż to będzie... No, codziennie się nie uda, no ale w każdym razie godzinę dziennie i są tam jakieś widełki i w nie celuję. Jest tam taki benchmark, który można robić kiedy się chce. Taki sprawdzian umiejętności. No i jak tam przeskoczymy jakieś widełki, to wtedy przechodzimy do kolejnego treningu dla bardziej zaawansowanych. Ja na razie byłem na tym zupełnie pierwszym poziomie, kompletnym początkującym tak zwanym. Teraz jestem na średnim początkującym, na poziomie drugim. No i cały czas do przodu. Zacięła się gra, super. Gra nie sprostała mojej ambicji zostania globalem. Poszło. Nie jest. Ale o co chodzi? Nie działa. Może coś wyłączyłem? Coś nie działa, ja nie wyłączyłem czegoś? Kurde, no. Nie, coś się rzeczywiście stało z programem. Nie włączałem się w ogóle, nie zmieniają się scenariusze. Aha. Internet mam, tak? Nie wiem. Może to znak, żebym już skończył. Jest ktoś na czacie? No bo jeśli nie, to będę kończył.